I Wielkiej Brytanii. Wygrywa je Max Verstappen, drugi jest Lando Norris, a trzeci Lewis Hamilton. Na program Flash 1 zaprasza Was Marta Bednarek, a razem ze mną Oliwia Gramza Dzień dobry. i Mikołaj Schubert. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy może od kwalifikacji, bo e, tam działo się naprawdę sporo rzeczy, ciekawych rzeczy, niespodziewane wyniki, głównie ze względu na e, niesamowitą formę McLarena, której chyba nikt się nie spodziewał podczas tego weekendu. Mi się w ogóle wydaje, że te kwalifikacje McLarena faktycznie były zaskakujące, ale jednak y, Mclarenowi zdarzały się takie wyniki. Oni to tempo kwalifikacyjne potrafią mieć y, bardzo dobre, ale tutaj y, tym wielkim zaskoczeniem było to, że oni to tempo utrzymali też w wyścigu i dojechali tak naprawdę, y, tak jak y, pozycje kwalifikacji prawie, no bo tam był pech Oskara Piastriego z safety car'em, ale byłoby to podwójne podium, więc to było największe takie zaskoczenie, że McLaren utrzymał tę pozycję po, po kwalifikacjach. No tutaj pełna zgoda z Oliwią, bo no, po tych poprawkach McLarena no, to wydawało się, że faktycznie są szybsi, szybcy na, na pojedynczym okrążeniu, no ale e, cały czas były wątpliwości do tego, czy potrafią to utrzymać na dystansie całego wyścigu. Ja też te wątpliwości i miałem, e, więc no, samym tym wynikiem w kwalifikacjach e, nie byłem aż tak zaskoczony, chociaż przez chwilę też wydawało mi się, na przykład jak oglądałem transmisję, że Landon Norris w ogóle skończy na pole position, więc e, na pewno na pewno fajna Fajna nowość, no i nie była to aż tak zaskakujące, zaskakujące rozstrzygnięcie, moim zdaniem. Aczkolwiek no to, co się działo już w wyścigu, to że McLaren utrzymał tą pozycję, a nawet wyprzedził Maxa na starcie i przecież Lando prowadził przez pierwsze 4 czy tam 5 kółek, no to, to było naprawdę duże zaskoczenie, moim zdaniem. Tak, trzeba wspomnieć, że 2000 dzieliły Maxa Verstappena a Lando Norisa w Q3. Q1 wygrane przez Lando. Ja osobiście nie spodziewałam się McLarena aż tak wysoko. Faktycznie wcześniej znajdowali się w Q3. E, naprawdę te, te kwalifikacje im wychodziły. Jednak nigdy w jeszcze w tym sezonie nie zdarzyło się, żeby było tak blisko. Tak, bo to w ogóle e, wspominamy o całym McLarenie, bo to, że Lando Norris potrafi pojechać bardzo dobre kwalifikacje, to już wiemy, bo to się już zdarzało wcześniej. Ale to, że to był cały zespół, że Oscar Piastri był na tym trzecim miejscu zaraz za Lando. To, to było faktycznie zaskoczenie, i to pokazywało, że tutaj mamy kwestię tych poprawek, że to cały zespół po prostu poszedł do przodu, a nie jest to kwestia tylko tego dobrego kółka Landon Norrisa. No i też wyprzedzili Ferrari, które jednak, co by o Ferrari nie mówić, no to w tym sezonie bardzo dobrze się prezentują, jeśli chodzi o kwalifikacje. W wyścigu to oczywiście różnie bywa, no ale faktycznie McLaren wygrał w kwalifikacjach z Ferrari i naprawdę. No tak jak mówiłem, dla mnie to nie było zaskoczenie, aczkolwiek no, należy ich za to oczywiście pochwalić. Zaskakującą formę też pokazał Williams, bo e, oba Williamsy weszły do Q2, Logan Sargent na 14 miejscu, e, Alex Albon udało się wejść do Q3, e, zakończył na 8. pozycji, co o tym powiecie? William's w ogóle y, to jest bardzo fajna sprawa, że oni tutaj wracają do powiedzmy można nawet powiedzieć, że dobijają do tego środka stawki. Tutaj Alex Albon naprawdę z każdym wyścigiem imponuje mi coraz bardziej. Y, I też w treningach bardzo dobrze Williams wyglądał, więc faktycznie Williams i McLaren to były takie zespoły, o którym y, o których w trakcie tego weekendu się po prostu bardzo dużo mówiło. No ja się zastanawiam, czy tam w ogóle nie byli zawiedzeni tymi pozycjami startowymi, no bo w sesjach treningowych no to wyglądało fenomenalnie i pracowali się przecież nawet w top 3 oczywiście, potem pojawiły się informacje o tym, że tam było mniej paliwa i też nie do końca te wyniki sesji treningowych były miarodajne, natomiast też sami kierowcy gdzieś tam w wywiadach mówili o tym, dało się wyczuć coś takiego, że oni czują, że jest potencjał w tym samochodzie, ale trochę boją się mówić jasno o celach i o tym, że mierzą wysoko. Tak, trzeba też zawsze mieć z tyłu głowy, patrząc na te czasy w treningach, że nie zawsze to się pokrywa z tym, co widzimy w kwalifikacjach czy wyścigu, bo tutaj zespoły testują swoje ustawienia, nowe y, części. Tak więc ja też bym się też nie sugerowała tymi podjami podczas treningów. Ale sam fakt, że Albon y, skończył Q2 na czwartym miejscu i to, że Williamsy zapewniły sobie taki, taki bolid, żeby faktycznie rywalizować z Ferrari i znowu będziemy słyszeć rywalizację pomiędzy Ferrari a Williamsem. Historyczna sprawa. To jest historyczna sprawa, właśnie. No tutaj o wyścigu już możemy, myślę, wspomnieć w tym momencie, gdzie w ogóle Alex Albon wyprzedza Carlosa Sainza. Co prawda tam była sytuacja faktycznie, że Carlos Sainz po prostu tam się kompletnie pogubił. Ja w ogóle myślałam, że to jest kwestia bolidu, że coś się dzieje z bolidem no Carlosa. Tak, no Sainza. przecież on tam na, w, na długości jednego krążenia cztery pozycje. Tak, on, on, stracił. on po prostu, ale no Alex Albon, który walczy z Ferrari, to w ogóle jest świetna sprawa. Ale też Logan Sargent, który przecież skończył e, cały wyścig na 11. miejscu i niewiele zabrakło do, mm -hmm. do pierwszych punktów. Widać, że zyskuje taką, e, taką pewność i że już się trochę okrzesał e, w tym świecie Formuły 1 i naprawdę fajnie, fajnie że, że nie tylko Albon dowozi Williamsowi wyniki, ale też Logan tam po cichu, po cichu zaczyna naprawdę fajnie jeździć. Tak, o klasie samego Albona też się przekonywaliśmy wcześniej. Właśnie świetnym jest fakt, że Logan Sargent yy, pokazuje to, że on się umieścigać i faktycznie zasługuje na to miejsce. Niestety nie możemy tak powiedzieć o Nico de Vriesie, który cały czas zawodzi, zawodzi nas i swoimi wynikami. Yy, aktualnie znalazł się na 17 pozycji ostatni z, z zawodników, którzy ukończyli wyścig. Ogólnie Alfa Tauri w tym wyścigu nie błysnęli. Nie było i nie wiem, jak wy, ale ja ich na torze nie widziałam. Yuki Tsunoda jest dosyć charakterystycznym kierowcą, jeśli chodzi o jego charyzmę i jego gdzieś tam zachowanie na torze, ale też w tych gdzieś tam rozmowach z inżynierem wyścigowym pomiędzy teamem. I ja mam takie samo odczucie jak ty, ja nie widziałem podczas tego tak, wyścigu Tsunody, nie widziałem De Vrisa, e, ale też właśnie jeśli chodzi o całą ekipę Alfa Tauri, to mam wrażenie, że oni w ogóle w tym sezonie e, za bardzo, no w porównaniu do tego, co, co działo się e, gdzieś tam wcześniej, no to w tym sezonie te wyniki naprawdę wyglądają słabo i tak jak na początku gdzieś sezonu można było narzekać na De Vrisa, tak teraz to tak naprawdę moim zdaniem Tsunoda to tam dosz doszusowuje gdzieś tam do jego dna. Tak ja myślę, że tutaj tu już mamy kwestię tempa e, Alfa Tauri, że po prostu. No oni mają bolit, który braku, brakuje po prostu im tempa. I tutaj już nawet e, mówimy, mówiliśmy o Niku i o Kim Cunodzie. a tutaj teraz myślę, że już e, cały zespół po prostu prezentuje formę bardzo kiepską. Tak, e, trudno się nie zgodzić, ale nie sądzicie też, że podobną sytuację przechodzi e, Alfa Romeo, bo... Ja też osta przez ostatnie wyścigi kompletnie nie widziałam tych bolidów, nie, nie widziałam ani Botasa, ani Żogłaniu. Ja to samo, totalnie y, niewidoczny zespół, y, jedynie y, widoczny w kwalifikacjach, kiedy po prostu y, y, Botasowi skończyło się paliwo na torze, co w ogóle jest... Y, no to jest Formuła 1. Przez to w ogóle też nie mógł wziąć udziału w Q2. Tak, i czy taka sytuacja w ogóle powinna się zdarzyć? No nie wydaje mi się. Więc jeżeli już ich widać, to raczej w tym negatywnym sensie. Tak, Fred Wasser też yy, wspominał o e, problemach yy, i Ferrari, i samego Alfa Romeo e, finansowych, że trudno im dowieść nowe części. Czy to może też mieć wpływ na tą sytuację? Ja też myślę, że kwestia tego, że nie widzimy gdzieś podczas weekendów wyścigowych czy Alfy Romeo, czy Alfa Tauri, jest też może spowodowana tym, że mamy dosyć szeroki ten taki midfield, który oczywiście poza Maxem Verstappenem gdzieś walczy o, o podia i o punkty, no bo mamy Sergio Pereza, w ogóle rozmawialiśmy o kwalifikacjach, a nie wspomnieliśmy o tym, że Sergio Perez odpadł w Q1, więc to może świadczyć o tym, że to po prostu już nie jest dla nas żadne zaskoczenie, ale może do tego jeszcze wrócimy. Mamy Sergio Pereza, który no nie walczy o zwycięstwo, ale raczej bardziej o to, żeby dojechać gdzieś tam z końca stawki na punktowane pozycje. Mamy Astona Martina, mamy Mercedesa, mamy Ferrari, teraz mamy McLarena, z Alpine oczywiście różnie bywa, ale gdzieś tam w normie też kręcą się w okolicach czołówki. Także myślę, że to też może być taki powód, dla którego po prostu gdzieś te słabsze zespoły, przecież też Alex Albon walczy, walczy tak jak chociażby w ten weekend z zawodnikami Ferrari. Myślę, że to też jest spowodowany powód, dla którego nie zwracamy już uwagi na te zespoły jak Alfa Romeo czy Alfa Tauri. Tak, tutaj już mamy podzielenie pomiędzy Formuły 1, Formuły 1 i pół. Yy, tylko jeżeli rok czy dwa lata temu mogliśmy mówić o Formule 1 o bitwie Red Bulla i Mercedesa, to teraz już ta Formuła 1 staje się samym Maxem Verstappenem, a Formuła 1,5 całą resztą. Aczkolwiek i tak mi się wydaje, że jest to fajne, że nie mamy takiej wyraźnej kolejności w stawce, co widzieliśmy na przykład w poprzednich sezonach. Tutaj mamy bardzo wymieszany ten środek stawki. Faktycznie jest ten Max z przodu i tutaj raczej nikt mu nie zagrozi. Właściwie to by musiało się naprawdę zdarzyć kwestię takiej awaryjności czy jakiegoś błędu Maxa Verstappena, co też się nie zdarza raczej. W tym sezonie nie widzieliśmy jeszcze. Takich błędów. No, największy błąd Dokładnie. popełnił przy wyjeździe um, z, z garażu, tak naprawdę, uderzenie w tak, ten no mur. Tak, z kwalifikacji, ur urwając sobie część z Tylko, przednika. że błędy u Maxa Verstappena zazwyczaj kończą się tak, że yy, i tak on jest gdzieś tam z przodu. Y, nie mają one takich konsekwencji, więc y, ale przynajmniej fajnie, że y, te zespoły pozostałe na podium y, nam się zmieniają. Teraz ale McLaren on im. złapał też taki luz, bo to bardzo słychać, chociażby e, podczas Grand Prix Austrii, kiedy, m, kiedy gdzieś prowadził z przewagą 24 sekund i naciska na inżyniera wyścigowego, że on chce jeszcze powalczyć o dodatkowy punkt, chce zjechać do boksu po świeże opony, mimo, że tak naprawdę prowadzi z dużą przewagą w klasyfikacji generalnej. Tak, i... bo prowadzi, jest przed serdecznym operacją swoim kolegom z zespołu 100 punktów. Przed tak, nim i po tak naprawdę no, ryzyko było bardzo duże. Ja się bardzo dziwiłem, że Red Bull na coś takiego przystał. Bo oczywiście, no, oni mają świetne te pit stopy, ale zawsze coś może pójść, nie, tak, a tam margines błędu był naprawdę bardzo niski, a on jednak. Guys, come on! Jak mamy 24 sekundy przewagi, zróbmy to. I robi to i dowodzi. No też trudno mu odmówić, bo po to buduje tą przewagę, żeby mieć to okno pit stopowe, zmienić ten darmowy pit-stop żeby zaatakować najszybsze okrążenie, jeżeli go jeszcze nie ma. No tak, ale to faktycznie jeszcze o Sergio Perezie możemy faktycznie wspomnieć jeszcze przy, przy, przy tej okazji. I to po prostu, co robi Sergio Perez, to już powoli naprawdę nie wygląda dobrze. 100 punktów pomiędzy Maxem Verstappenem a Sergio Perezem to jest no naprawdę przepaść. I Sergio Perez naprawdę, on sobie utrudnia życie tymi kwalifikacjami głównie, bo to już jest kolejny raz, kiedy on odpada gdzieś w początkowej fazie kwalifikacji i potem owszem przebija się, ale czy to jest też takie spektakularne no nie wydaje mi się. Gdyby tam jechał Max Verstappen, myślę, że to też to przebijanie się wyglądałoby lepiej. A może po prostu Red Bull nie jest aż tak konkurencyjnym bolidem, jak nam się wydaje, tylko po prostu Max Verstappen jest tak niesamowitym kierowcą, że no, popycha to auto do takich limitów, że po prostu no, ta przewaga między nim, a resztą stawki, czy kolegą z zespołu jest aż tak widoczna. Też pamiętajmy, że no, te samochody Red Bulla są raczej dopasowane do Maxa, a nie do, do Pereza. No dopóki nie będziemy mieć innego zawodnika w bolidzie Red Bulla niż Max, tutaj mówię oczywiście o Danielu Ricardo chociażby w którejś z sesji treningowych, nie będziemy mieć takiego faktycznego odwzorowania, jak to wygląda w tym Red Bull, Czy to Wina Pereza, czy jednak ma klasa Maxa Verstappena. Chociaż jak spojrzymy sobie na e, poprzednich rywali Maxa Verstappena, to tu to, to taka sama sytuacja, więc nie wiem, czy m, jest e, taka szansa, że przyjdzie ktoś, kto będzie w stanie być bliżej Maxa Verstappena. Ale trzeba też wspomnieć, że poprzedni rywale Maxa to byli Pierre Gasly, który pomimo tego, że... Był faktycznie w zespołach, które były w tym midfieldzie, ale sobie w nich e, mniej więcej radził jako tako. E, był też Alex Albon, który jak wiadomo końcowo stracił miejsce e, w Formule 1 na cały sezon. E, więc nie wiem też, czy to faktycznie Max Verstappen e, ich niszczy, czy. Tylko czy jest w ogóle sens wymieniać Sergio Pereza? No bo spójrzmy, Sergio Perez jest na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej kierowców. E, więc Red Bull na pewno czuje się komfortowo w takiej sytuacji, ma dużą przewagę w klasyfikacji e, konstruktorów e, Perez nie zagraża Maxowi w żaden sposób, jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o gdzieś tam wygrywanie no i myślę, że e, tak naprawdę Red Bullowi jest to bardzo na rękę bo on, oni nie potrzebują kogoś, kto będzie rywalizował z Maxem gdzieś tam go, gdzieś tam go denerwował i sprawiał, że, że może gdzieś ta atmosfera w drużynie będzie, będzie gęstnieć tylko potrzebują kogoś takiego, kim dla Louisa Hamiltona był Walter tak, Red Bull faktycznie potrzebuje takiego typowego teammate'a, drugiego kierowcy. To trzeba zaznaczyć, że to będzie drugi kierowca, ale też Sergio powoli zaczyna zwalniać tempo e, z wyścigu na wyścig. Wiadomo, w ostatnich kilku wyścigach nie wszedł nawet do Q2. E, teraz też się zdarzyło o 19-setnych, o ile dobrze pamiętam. E, brakowało, żeby wejść do tego Q2. Jednak zyskuje te punkty podczas wyścigów, bo za każdym razem, pomimo tego, że startuje z pozycji około 16, to wchodzi w punkty. Jednakże Alonso zaczyna go gonić, bo aktualnie w tabeli kierowców jest to 20 punktów różnicy. No, chociaż Aston Martin też zwolnił teraz, więc yy, mi się nie wydaje, że. Że ta forma ich będzie aż tak dobra, żeby Alonso miał zagrozić Perezowi. A faktycznie tutaj się zgodzę, że um, Red Bullowi się nie opłaca wymienić Sergio Pereza w tym momencie, kiedy oni, oni chcą mieć dublet na koniec sezonu w klasyfikacji kierowców. No i myślę, że tutaj ten Perez to jest najlepsza dla nich opcja w tym momencie. Też Helmut Marko, pytany o to, czy wymieniłby Sergio Pereza, odpowiedział na kogo. Tak, nie ma aktualnie nie ma takiego zawodnika. Mamy niby Daniela Ricardo. Ale z nim nie wiadomo. Wiemy, jaka była jego forma w McLarenie. Wiemy, że McLaren zapłacił Danielowi za to, żeby odszedł yy, z zespołu. Więc aktualnie też nie ma optymalnej osoby, która mogłaby zastąpić Sergio Pereza, który ma jeszcze kontrakt na następny sezon. No, zwłaszcza, że mimo wszystko na razie jednak te wyniki, lepsze, gorsze, dowozi. Myślę, że jeszcze dałbym mu czas, dopóki, dopóki faktycznie zapewnia to drugie miejsce w klasyfikacji, klasyfikacji generalnej i nie daje gdzieś tam Alonso się wyprzedzić. No, pytanie, jak będzie teraz na przykład na Hungaroringu? No, bo to będzie jednak tor, na którym wydaje mi się, że Aston Martin może być mocny, no bo to jest zupełne przeciwieństwo Silverstone szybkiego toru. Tam Hungaroring jest, na Hungaroringu jest wąsko, jest ciasno, są wolne zakręty, także wydaje mi się, że no to, to też może pokazać nam, czy. Czy tak naprawdę McLaren jest silny i te jego poprawki, no bo e, oczywiście e, pokazywali to podczas tego weekendu wyścigowego, no ale na znacznie diametralnie innym torze e, może to wyglądać zupełnie inaczej. Dokładnie. E, myślę, że tutaj też Fernando Alonso może zabłysnąć znowu swoim talentem i klasą. Może pokazać to, że pomimo, że ma lat. Sporo, jak na zawodnika, to cały czas jest w stanie bić się o najwyższy stopień, najwyższy stopień podium. Tak, ja też czekam faktycznie na to, co dalej pokaże Aston Martin, bo ten początek sezonu faktycznie był bardzo imponujący. Ale też mi się wydaje, że może Mercedes, jeżeli chodzi o Hungaroring, oni są w tych wolnych zakrętach dość mocni, więc wydaje mi się, że Mercedes też. Może tutaj e, być jeszcze wyżej niż, e, niż w tym wyścigu. Ale mówisz, że Aston Martin nic nie pokazał, no jak to, a Lance Stroll, który spektakularnie gdzieś tam e, w Gasliego wjeżdża w tym zakręcie. no Ja jestem zdania, że naprawdę Lance Stroll powinien dostawać jeszcze większe kary niż, e, niż dostaje i też trochę nie rozumiałem tak naprawdę decyzji sędziów, gdzie tam. Trzeba powiedzieć, że tak sytuacja zdarzyła się dwa razy. Za pierwszym razem tak. uszło mu to płazem, dostał jedynie. Czarno-białą flagę, ostrzeżenie tak. za wyjeżdżanie poza tor i zyskanie na tym. Ale dopiero... nawet nie dostał, nie dostał polecenia, żeby oddać pozycję, to tak, mnie tak. Hmm. bardzo. Tak, tak. A karę dostał dopiero, jeż, jak faktycznie wjechał w Gasolane. No i zniszczył Gasolane wyścig No Dokładnie. I tutaj tak. Len Stroll, to, to, to co on robi na torze, to jest naprawdę no, tragedia. I yy, też byłam zdziwiona tą decyzją sędziów, że on za tym pierwszym razem nie dostał żadnej kary, e, ale to też nie jest żadna nowość, że te decyzje sędziów bywają takie wątpliwe, e, ale faktycznie za tym drugim razem to już po prostu ogląda się wyścig Lance'a i to jest, jest to po prostu coraz gorzej. jest irytujące i tyle. Muszę się zgodzić, muszę się zgodzić. Jak bardzo bym nie chciała, to faktycznie tak jest. E, pomówmy też o Hasie, bo e, Nico Hulkenberg znowu e, Dowiózł. Yy, niewiele brakowało do punktów, ale Magnussen dwie, dwie yy, awarie podczas kwalifikacji i podczas wyścigu. No tutaj, te jednostki napędowe Ferrari w Hasie to, to faktycznie to jest, bardzo, to jest bardzo, bardzo jest Has awaryjny w tym sezonie. Yy, no i myślę, że to po prostu jest dla nich. Oni nie mają jak dowodzić, skoro staje Magnusen na torze raz, drugi raz i nie ma tak naprawdę z czego, nie ma jak pokazać swojego potencjału, jeżeli, jeżeli jest taki. Więc to, to tutaj możemy jedynie liczyć na poprawę w tym kierunku. No Has tak naprawdę jedyne, czym się przyczynił do, do tego wyścigu, no to tym, że zabrał piastrymu podium. No bo myślę, że jesteśmy zgodni, że piastry by to podium dowysł, gdyby nie, gdyby nie awaria Magnusena i, i ten safety car. No ale mam nadzieję, że w końcu Oscar to swoje podium dostanie, chociaż myślę, że i tak jest zadowolony, no bo też to spadło trochę na niego niespodziewanie. Myślę, że te wyniki oczywiście były bardzo dobre w poprzednich gdzieś tam wyścigach, natomiast myślę, że się nie spodziewał, że przyjedzie na Sylwestron i będzie walczył o podium. Jeżeli w ogóle chodzi o ten safety car, to, to zawsze jest ciekawy moment w wyścigu, kiedy w takim momencie mamy safety car, gdzie zmienia on losy w wyścigu tak naprawdę. Bo też nam dał bardzo fajną walkę mm, Louis'a Hamiltona z Landonorisem i bardzo imponująca e, obrona Landonorisa na tych twardych oponach. W ogóle też dość dziwna strategia. Tak, że... ta strategia na twardych oponach zupełnie nie sprzyjała. E, tak, ale za dwa tygodnie czeka nas 70 okrążeń na Hungaroringu. Wspomnieliśmy o tym chwilę, ale oprócz Maxa Verstappena, jakie są wasze typy na podium, co może nas zaskoczyć. Ja bym się, myślę, w kierunku Mercedesa, Astona Martina skłaniałam może w tym wyścigu na Hungaroringu. Ja myślę, że Perez, umówmy się, no w końcu musi przełamać tą pasę, e, kiedy odpada gdzieś tam w Q1, Q2. Myślę, że wejdzie do Q3 i myślę, że stanie na podium, myślę, że to będzie podium Verstappen, Alonso, Perez. Dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy Marta Bednarek, Oliwia Gramza i Mikołaj Szubert.